Kala, kala, kala! Cześć, Basia! Słyszałaś, jak śpiewałam? No, trudno było nie słyszeć. Bo y, przygotowuję się do trasy koncertowej. Y, y, muszę jeszcze y, popracować nad autografem. A koncert widzę tak. Wielka sala obrotowa i sto reflektorów za mną. Kurek, tańczące krokodyle i spadające gwiazdy, może nawet wulkan, który wybucha i zasypuje wszystko cukierkami z mlecznej czekolady. Co o tym myślisz? Tak, no tak, oczywiście, chociaż to bardziej przypomina plan przejęcia władzy nad światem. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Basiu m, potrzebuję dobrych tancerzy, takich najlepszych z najlepszych. Pomożesz mi? A co powiesz na 30 tysięcy utalentowanych tancerek? Wow, to będzie choreografia, jakiej jeszcze nikt nie widział. Super! A zadzwonisz i umówisz nas? No tak, chociaż wiesz, może być problem z terminami, bo są bardzo zajęte. Może chociaż na jesieni. Chociaż wtedy znowu będą miały pracy dużo w domu. I no, może być problem. Hmm. A właściwie, to co to za tancerki? Skąd je znasz? Powiem więcej, ty też je znasz z naszej pasieki. O, z pasieki? Chcesz powiedzieć, że tutejsze pszczelarki to tancerki w przebraniach? Hmm. <noise> Miałam na myśli pszczoły. <noise> Przecież pszczoły nie tańczą, nie nabierzesz mnie. A właśnie że tańczą. Powiem więcej. Śpiewają. Stop! Musisz mi wszystko opowiedzieć, dokładnie i ze szczegółami. Myślałam, że już nigdy nie poprosisz. Chodź gwiazdo, zapraszam. Opowiem ci o najbardziej utalentowanych owadach na świecie. Basia, tańczące pszczoły? Pff, o co chodzi? Cała tajemnica tkwi w sposobie porozumiewania się pszczół. Robią to za pomocą tańca. Wkręcasz mnie? Nie wkręcam. Pszczoły kojarzą nam się z bzyczeniem, bo właśnie taki dźwięk może usłyszeć każdy z nas w pobliżu ula. I wydawać by się mogło, że to bzyczenie to takie pszczele rozmowy, a tak naprawdę ten dźwięk wydają pszczele skrzydełka. Poważnie? Poważnie. Pszczoły przekazują sobie informacje tańcząc. A to jak rusza się pszczoła podczas tańca, zależy od tego, co chce przekazać swoim siostrom. A na przykład, co chce im powiedzieć? Na przykład, jaki rodzaj pożytku, czyli pożywienia znalazła i jak daleko od ula się on znajduje. O jak to? Tak, to najpopularniejszy taniec werbunkowy. Kiedy pożytek jest blisko ula, pszczoła wykonuje na plastrze ruch okrężny. O, wow! Czyli robi kółka, tak, tak. tak? A jeśli smaczny pyłek jest daleko, wtedy pszczoła wykonuje takie ósemki i trzęsie odwłokiem. O, mniej więcej tak. Po tym inne pszczoły wiedzą, że interesujący je pożytek jest ponad 100 metrów od ula. Taki taniec nazywamy wywijanym. A, taniec wywijaniec! Juhu! A zaraz, zaraz. A skąd pszczoły mają wiedzieć, w którą stronę świata polecieć? Przecież nie mają kompasu. Dobre pytanie. Za kompas służy im plaster, na którym żyją, oraz położenie słońca. Kompas na plastrze? Tak jest. Górna część plastra symbolizuje położenie słońca. To, pod jakim kątem pszczoła wykonuje swój taniec, mówi innym zbieraczkom, w którą stronę względem słońca powinny się kierować, żeby zebrać interesujący pożytek. A skąd wiedzą, o który dokładnie rodzaj kwiatów chodzi? Przecież na łące może być ich mnóstwo. Dlatego każda pszczoła, która wraca do ula, przynosi za sobą maleńkie drobiny pyłku, którymi częstuje inne zbieraczki. Super! To nie wszystko. Są jeszcze inne rodzaje tańców. Na przykład taniec czyszczący. Kiedy do pszczoły przyklei się coś, czego nie jest w stanie sama się pozbyć, wtedy tarza się i przeczesuje swoje futerko łapkami. Wtedy jej siostry wiedzą, że potrzebna jest jej pomoc. A czy pszczoły zawsze tańczą pojedynczo? Nie, mają również taniec radości. Wtedy chwytają się wszystkie za łapki i zaczynają wibrować. To zachęca wszystkie pszczoły do wspólnej pracy. A, a co z tym śpiewaniem? Mówiłaś, że pszczoły śpiewają? Pszczela królowa wydaje z siebie okrzyk bojowy przed pojedynkiem z inną pszczołą, na przykład młodą królową. Taki dźwięk przypomina kwakanie. Ostrzega wszystkie pszczoły w ulu, że zbliża się walka. O, co ty mówisz? Pszczoła kwacze? Zgadza się. Pszczoły wydają z siebie również titanie. Tita co? Titanie. Taki... Dźwięk przypominający nadawanie informacji alfabetem Morsa. Jeden długi, kilka krótkich. Titanie jest najczęściej odpowiedzią na wykwakane zaproszenie do walki. W ten sposób również inne pszczoły mogą informować się o zbliżającym się zagrożeniu, na przykład szerszeniu. Kiedy niebezpieczeństwo minie, przez kilka minut wydają z siebie krótkie popiskiwanie. I po chwili cała rodzina już jest spokojna. Pszczoły mają tyle wrodzonych talentów. Jestem pod wrażeniem. Od teraz będę więcej czasu spędzać w pasiece. Może podpatrzę jakiś pomysł do mojej choreografii. I rzucę światna kolana.